Rozpoczęły się czwarte balonowe Mistrzostwa Europy Kobiet. Wśród zawodniczek znalazły się dwie leszczynianki, Daria Dutkiewicz-Goławska z balonem Nifares i broniąca tytułu Mistrzyni Europy Ewa Prawicka-Linke z balonem Leszno. Do zawodów stanie łącznie 29 zawodniczek z 12 krajów. Komisja Balonowa Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej powierzyła Lesznu organizację pierwszych balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w 2014 roku. Ze względu na dobrą organizację zawodów, jak i wieloletnią tradycję baloniarską Leszna, w 2015 roku zapadła decyzja, że właśnie Lesznu przypadnie organizacja czwartych Mistrzostw Europy Kobiet. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonano na leszczyńskim rynku. Reprezentantki wszystkich drużyn zostały wprowadzone na płyty rynku przez mażoretki i orkiestrę dętą miasta Leszna. Przysięgę sportową w imieniu wszystkich kobiet biorących udział w zawodach złożyła zawodniczka z Hiszpanii. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in this fourth fight Women's European Hot Air Balloon Championship, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. Przysięgę złożyli również organizatorzy. Mistrzostwo oficjalnie uznano za otwarte po wciągnięciu na maszt flagi FAI. Od wtorku do soboty warto spoglądać w niebo, które zapełni się balonami. Planowo loty mają odbywać się między 6 a 9 rano oraz między 16 a 19 po południu. We wtorkowy wieczór warto odwiedzić Stadion Smoczyka, gdzie o 19.30 odbędzie się nocny pokaz balonów.